Dzień dobry moi drodzy, witajcie już po naszych włoskich wakacjach, po małej przerwie. Dzisiaj zapraszam Was na haul, taki mieszany haul. Pomyślałam sobie, że zrobię taką małą przerwę między tymi naszymi wakacyjnymi vlogami. Oczywiście w przyszłym tygodniu pojawią się kolejne, także spokojnie, jeszcze trochę tych filmików jest. Natomiast dzisiaj pokażę Wam rzeczy, które przywieźliśmy z Włoch, które ja sobie kupiłam, które przywieźliśmy do domu. Tak jak mówię, będzie to haul mieszany, czyli będą kosmetyki, będą zakupy spożywcze i będą buty. Także jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Tak sobie myślę, od czego zacząć i chyba będą to buty. Trzy pary. Dwie jednej marki. Jedna para prezent, a dokładnie prezent od Danieli, siostry, młodszej siostry mojego Massimo. Są to buty od marki Twinset. Już Wam pokazuję, są to espadryle, które wyglądają tak, a dokładnie, żeby było ładnie je widać, wyglądają tak. Słuchajcie, one są na takiej grubszej podeszwie, jak możecie zobaczyć. Natomiast tutaj mamy materiał, który przypomina jeans, taki właśnie biały jeans, i kwiatek. O, proszę, z takim lekkim czerwonym tutaj dodatkiem. Wyciągnę drugi, żeby Wam dokładnie pokazać, jak one się prezentują. Powiem tak, jeszcze ich nie nosiłam i wydaje mi się, że chyba już ich nosić nie będę, z tego względu, że ja się pytam, co to za pogoda w Polsce? Przyjechaliśmy do Warszawy i byliśmy w ciężkim szoku, jak jest zimno. I od czasu, kiedy jesteśmy już w Polsce, jeszcze ani razu nie pojawiło się słońce. Więc chyba te espadryle poczekają sobie już na kolejny rok, bo są one zdecydowanie letnie. Właśnie z tego materiału, chociaż ten materiał jest taki nieco grubszy, więc w sumie można by było je nosić jeszcze teraz we wrześniu. Mam nadzieję, że pogoda się poprawi, chociaż nic się na to nie zapowiada i raczej nie będzie już upałów. Ale espadryle wyglądają tak, powiem Wam, że są naprawdę bardzo wygodne. No i super prezent właśnie od Danieli, za który bardzo, bardzo dziękuję. Teraz czas na kolejną parę butów i będzie to marka Milano 06. Tej marki pewnie większość z Was nie zna, chociaż muszę Wam powiedzieć, że staje się ona coraz bardziej popularna we Włoszech i można znaleźć w sklepach takich z różnymi rzeczami, takich sklepach obuwniczych, z torbami i nie tylko, bardzo dużo butów tej marki. Ja akurat wybrałam sobie dwie pary, ale powiem Wam, że najchętniej w sklepie, w którym kupowałam te buty, wyszłabym z połową sklepu właśnie z obuwiem tej marki. To jest marka, która wykonuje buty oczywiście z dobrych jakości tkanin, między innymi ze skóry i nie tylko, ale też robi je ręcznie. I wszystkie dodatki, które pojawiają się na butach, też są robione ręcznie. I widać to, widać, że marka przykłada uwagę do naprawdę takich detali. A jak wiecie, włoskie buty cieszą się dużą popularnością, ale też mają dobrą opinię. Chociaż powiem Wam szczerze, że na przełomie tych wszystkich lat, kiedy kupuję we Włoszech buty, nie zawsze trafiłam na fajną markę i nie zawsze trafiłam na wygodne buty. Chociaż na początku one wydawały się całkiem fajne. A wiecie, że ja mam bzika na punkcie butów i torebek, więc nie mogło być inaczej. Nie mogłam wrócić z Włoch bez butów. Chociaż wróciłam bez torebki. No dobra. Kolejna para, czyli właśnie marka Milano 06. To są espadryle. Espadryle znowu wykonane na takiej wysokiej podeszwie. Materiał, z którego są tutaj zrobione, przypomina trochę rafię, ale powiem Wam szczerze, że nie jestem do końca pewna, czy to jest właśnie to. Mają usztywniany czubek, przez co też bardzo wygodnie się je nosi, i usztywnianą piętę, a zobaczcie, w środku są wykonane ze skóry, z naturalnej skóry. Przez co też noga nam się w nich nie poci, ale bardzo, tak jak mówię, bardzo są wygodne, bardzo fajnie się je nosi. No i tutaj mamy elementy z takich kryształków, które są przyszywane ręcznie. Przepięknie to wygląda, chociaż powiem Wam, że teraz kamera trochę przekłamuje kolor, bo mamy tutaj kryształki białe, różowe i niebieskie. I naprawdę wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Czekajcie, już Wam pokazuję.
Oczywiście wszystkie buty są w moim standardowym rozmiarze, czyli 38. No i co myślicie? Bardzo ładne są te espadryle. Były też w wersji czarnej z inną opcją kolorystyczną, jeśli chodzi o te kryształki, ale niestety nie było mojego rozmiaru, bo były już 40. Oczywiście ja kupiłam te buty na wyprzedaży 50% w całkiem dobrej cenie, ale nie będę Wam zdradzać ceny, no bo oczywiście mamy tutaj euro, więc te ceny w Polsce też mogą być inne, no ale nosiłam. Jestem z nich bardzo zadowolona, nic absolutnie mnie nie obtarło, nic się z nimi nie działo. Niesamowicie wygodne buty, no i też fajnie się prezentują. Właśnie do tych moich takich letnich stylizacji z Włoch wyglądały naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że będę mogła je jeszcze trochę ponosić we wrześniu, ale zobaczymy. No oczywiście wszystko zależy od pogody. No i oczywiście ostatnia para butów, również od marki Milano 06, chociaż jest to złota edycja i są to już buty na obcasie, już Wam pokazuję. Czekajcie, sobie je tutaj wyjmę. Jeszcze nie miałam okazji ich nosić, ale będzie za chwilę okazja, kiedy je założę. Zobaczcie, tak właśnie wyglądają te buty. Mamy tutaj dosyć wysoki słupek, który jest pokryty materiałem, takim materiałem satynowym. Paseczek też jest wykonany właśnie z takiego materiału i tutaj wnętrze buta również. Natomiast tył buta, o tu, jak i środek jest wykonany z naturalnej skóry i również tutaj ta część buta, paseczki, zobaczcie, a wszystkie te elementy są robione ręcznie. Przepiękne są te buty, powiem Wam, naprawdę. Nawet tutaj macie w środku napisane, nie wiem, czy będzie to widać dobrze, Vera Pelle, czyli naturalna skóra. Pokażę Wam drugi but. Wyglądają na stopach obłędnie. Ach, i już nie mogę się doczekać, kiedy je założę. To jest całkiem mój styl. Ja uwielbiam takie buty. No ja wiem, to są sandałki, które bardziej nadają się na wiosnę i na lato, ale powiedzmy sobie, że jeszcze będzie można je nosić. No i co myślicie? Podobają Wam się? No i przede wszystkim jak założyłam je na stopę, to też są bardzo wygodne, bardzo ładnie tutaj dobrze wyprofilowane. To też jest rozmiar 38. Zobaczcie, marka przykłada uwagę nawet do takich małych detali, że tutaj mamy takie sprzączki z nazwą, z logo firmy. No widać, że jest to dobra jakość. I powiem Wam jeszcze, że jak na takie buty i na markę włoską, która wykonuje buty właśnie ręcznie ze skóry, to wcale nie były takie drogie. Wcale nie były w jakiejś nie wiadomo jak wielkiej cenie. I jeszcze jak udało mi się je kupić właśnie z tą 50% przeceną, no to nie mogłam się powstrzymać i wyszłam oczywiście z kolejną parą butów. No dobrze, moi drodzy, to teraz przechodzimy do części kosmetycznej. I niestety, ale muszę Wam powiedzieć, że jestem potwornie zawiedziona. Pojechałam do Włoch z zamiarem, w sumie to z taką ogromną listą must have, które muszę kupić, włoskich fajnych marek i nie tylko. I wróciłam praktycznie z niczym. Już Wam mówię dlaczego. Oczywiście na moim Instagramie też zaczęłam dostawać od Was pytania, jakie kosmetyki przywiozłam sobie z Włoch. No i słuchajcie, pierwszy taki rzut, mój rzut, to była włoska Sephora. Co się okazało, wybór w tej włoskiej Sephorze jest gorszy od naszej. Naprawdę uwierzcie mi, że mamy fantastycznie zaopatrzoną Sephorę w Polsce. I ja byłam w ciężkim szoku, jak przechodziłam między tymi wszystkimi regałami i naprawdę nie znalazłam nic, nie znalazłam żadnych kosmetyków, na których mogłabym zawiesić oko, a przynajmniej takich, których w Polsce nie ma. Więc Sephora odpadła. W Neapolu nie ma Douglasa, więc tutaj też się nie wybrałam. Okazało się, że Douglas był we Florencji, ale już był zamknięty, więc też nie mogłam do niego pójść. Natomiast ja najbardziej polowałam na włoskie apteki.
Dlatego, że we włoskich aptekach można znaleźć naprawdę fajne marki kosmetyczne, a przynajmniej do tej pory można było znaleźć fajne marki kosmetyczne, które nie są dostępne w Polsce. Oczywiście są tam też takie marki, które mamy u nas w Polsce, jak na przykład SVR, Aven, Caudalie i tak dalej, ale jest dużo takich, których u nas w Polsce nie ma, albo przynajmniej można je kupić, te kosmetyki, te marki, można zamówić sobie gdzieś przez jakieś strony internetowe, jakieś sklepy polskie internetowe. No i jedną z takich marek była m.in. Filerina. Chciałam sobie kupić słynne maski w płacie od Fileriny. Co się okazało, zwiedziłam 4 apteki w Neapolu, w żadnej nie było tych masek. Były natomiast inne produkty marki Filerina, które są niestety też dostępne u nas w Polsce. A co się przy okazji okazało, ceny tych produktów są zdecydowanie wyższe niż u nas w Polsce. Więc stwierdziłam, że nie będę przepłacać, skoro mogę sobie te kosmetyki kupić u nas i przetestować w niższej cenie, no więc Filerina odpadła. Kolejna sprawa. Co się okazało, w tej chwili w tych neapolitańskich, no bo tam w Neapolu oczywiście robiłam zakupy i szukałam produktów, aptekach jest jakiś boom na markę Filorga. Pierwszy raz się z tym spotkałam. To jest marka, która u nas już występuje od naprawdę długiego czasu. Zresztą sama te kosmetyki kupuję, testuję. Czasami marka przesyła mi paczki PR-owe, biorę udział w jakichś eventach i nie tylko. I bardzo mnie to zdziwiło, że jest takie parcie na markę Filorga i w każdej aptece, do której weszłam, te produkty były. Więc stwierdziłam, że ja też nie będę kupować Filorgi, skoro ja już większość tych produktów, które były na półkach, znam, przetestowałam, ale są one również dostępne u nas. Później jak rozmawiałam z Klaudią, siostrzenicą Massimo, to okazało się, że rzeczywiście ta Filorga gdzieś tam wśród Włoszech bardzo mocno tkwi i wszystkie teraz kupują, testują te produkty i bardzo sobie cenią. Podobnie z marką SVR, słuchajcie, a też bardzo dużo produktów tej marki, więc tak na dobrą sprawę moje zakupy się nie do końca udały, ale z apteki przywiozłam jedną rzecz, jeden kosmetyk, który po pierwsze jest bardzo polecany w ostatnim czasie i promowany na naszych polskich mediach społecznościowych. Widziałam go już wiele razy na Instagramie, ale też właśnie po rozmowie z Klaudią, czyli siostrzenicą Massimo, stwierdziłam, że kupię ten produkt i przetestuję, bo sama bardzo go chwali i w ogóle jak podpytywałam Włoszki, to one też bardzo ten produkt chwalą. O jaki kosmetyk chodzi? A mianowicie, słuchajcie, o filtr. Filtr Photo Ultra 100 z wersji 50 SPF. Jest on do... Ja tutaj sobie wzięłam ten wersję taki przeciwzmarszczkowej, ale jest jeszcze dostępny w wersji kolorystycznej i stwierdziłam, że no dobra, przetestuję go, skoro on jest taki bardzo popularny i we Włoszech, Włoszki go polecają i jest popularny też ostatnio u nas właśnie w mediach społecznościowych, to go sprawdzę. Zobaczcie, mamy tutaj takie małe opakowanie, tutaj jest 50 ml, o ile się dobrze nie... Tak, 50 ml, wygląda on tak, jeszcze go nie testowałam, jeszcze go nie sprawdzałam, to jest oczywiście filtr do stosowania na twarz. Natomiast, uwaga, muszę to powiedzieć, głównym składnikiem promieniochronnym jest oktokrylen. Oktokrylen, który już pomału jest wycofywany z produktów z filtrem, ze względu na to, że jest to substancja kontrowersyjna. Włoszki jakoś nie zwracają kompletnie, słuchajcie, na to uwagi. Nie patrzą na to, czy mamy jakieś składniki kontrowersyjne, czy nie. Skoro się sprawdza, skoro jest dobry, to po prostu stosują i kupują. I mimo tego, że w składzie jest tutaj ten oktokrylen, stwierdziłam, wezmę go, spróbuję. Zobaczymy, czy rzeczywiście jest taki dobry, czy rzeczywiście to, jak o nim się wypowiadają w mediach społecznościowych, jest prawdą. I dam wam oczywiście znać na temat tego filtra. A i słuchajcie, zapłaciłam za niego około 18 euro, o ile dobrze pamiętam, w aptece. Coś mniej więcej koło tego. Dobra. Następne zakupy kosmetyczne to tak.
Mam tutaj dwa produkty ulubione mojego Massimo, czyli Prorazo krem do golenia w takiej większej opcji. U nas ciężko go dostać, chociaż są też te wersje w sklepach internetowych, ale dosyć dużo kosztują. Wiecie, ile zapłaciliśmy za jedno takie opakowanie tego właśnie Prorazo? 2,5 euro. A u nas są około 20 zł, może nawet więcej kosztują w takiej cenie, gdzieś tam w sklepach internetowych. Więc oczywiście wzięliśmy zapas. Zresztą to, co mam teraz pokażę, to wszystko jest w zapasie. Moje ulubione Borotalco i taki Bagno d'Occhio, czyli produkt taki kremowy do kąpieli, pod prysznic, o moim ulubionym zapachu, właśnie Borotalco. Bardzo lubię ten produkt, wzięłam kilka butelek o pojemności 500 ml, Massimo też go uwielbia, także mam zapas do kąpieli, a skoro jesteśmy przy Borotalco, no to oczywiście nie mogło być inaczej, mam też zapas, to akurat Wam pokazuję dwie butelki, ale mam je w wersji 6. Tak, wiem, pomyślicie sobie, że zwariowałam, ale mam je w wersji 6. I to jest oczywiście dezodorant z mikrotalkiem, który pachnie identycznie właśnie jak ten produkt pod prysznic. Uwielbiam ten zapach, ale uwielbiam też zadziałanie. I jeśli śledzicie mnie od dłuższego czasu tutaj na moim kanale, to też doskonale o tym wiecie, że jeśli zakupy kosmetyczne we Włoszech, to zawsze wracam z moim ulubionym DAF w wersji talko, czyli znowu ten DAF z talkiem. Uwielbiam tę wersję zapachową. To jest oczywiście też antyperspirant, który nie jest, ta wersja zapachowa nie jest dostępna u nas w Polsce. Nie wiem dlaczego, ale powiem Wam, że ja bardzo lubię ten zapach. On się długo utrzymuje i naprawdę daje fajną ochronę, jeśli chodzi o nasze pachy. I jeszcze tak szybko Wam powiem, dezodorant Borotalco, Deo Borotalco kosztował niecałe 2 euro, a za DAF w tej wersji zapłaciłam coś około euro 50, euro 80, więc tyle jeśli chodzi o zakupy kosmetyczne, a teraz pokażę Wam zakupy spożywcze. Teraz pokażę Wam nasze spożywcze zakupy włoskie. Rozłożyłam sobie wszystko na łóżku i po kolei opowiem Wam co i jak. Na początek zapas puszek Simmental, to jest taki przysmak włoski, mięso w galaretce. Kiedyś można było go dostać w Almie, niestety w Polsce jest już niedostępny, chociaż powiem Wam, że my go uwielbiamy do kanapek, do sałatek i nie tylko. Tutaj mamy grillowane bakłażany, słoiczki takich grillowanych bakłażanów. Następnie moje ukochane kremy, krem Baci Perugini. Czekajcie, żeby mi tutaj ładnie wszystko wyostrzyło. O, pewnie część z Was kojarzy słynne Baci, a dokładnie te oto czekoladki, które też tutaj sobie zabrałam. O, widać je, nie widać? Jest. Proszę bardzo, tylko tą mam wersję w białej czekoladzie z nadzieniem orzechowym i taki właśnie jest ten krem Baci, tylko że mamy tutaj oczywiście ciemną czekoladę. Ale wzięłam sobie również słoiczek Pan di Stelle, kolejne wspaniałe nadzienie. Jeśli śledziliście mój Instagram podczas wakacji, to widzieliście, że zajadałam się lodami Pan di Stelle, czyli to są takie ciasteczka kakaowe, czekoladowe z nadzieniem coś pysznego. Dobra, idziemy dalej. Biscotti, ciasteczka Nutella. Już oczywiście się do nich dorwaliśmy podczas naszej podróży i powiem Wam, że one są tak dobre, wypełnione Nutellą, kruche, przepyszne, więc mam tutaj wersję w tubce i mam też wersję właśnie taką większą. Oczywiście jest tych wersji ciasteczek u nas, opakowań, dużo więcej, ale tutaj akurat na łóżku przygotowałam sobie te dwie. Mamy też ciastka Ringo, które z kolei Massimo uwielbia. Ja za nimi jakoś tak średnio nie przepadam, średnio przepadam, a Massimo bardzo je lubi. Kawa, kawa w kapsułkach Kimbo o różnych stopniach intensywności. Jak wiecie, my uwielbiamy kawę Kimbo, ale mamy też ekspres Nespresso i właśnie te kapsułki są kompatybilne z tym naszym ekspresem, a ponieważ uwielbiamy
Kimbo, no to mamy teraz też kapsułki. Proszę bardzo. Dalej, alkohol. Słynne limoncello włoskie. Limoncello di Sorrento w wersji takiej standardowej. To jest oczywiście likier. A tutaj mamy z kolei limoncello, ale w wersji kremowej. Kupiłam sobie też coś takiego. Powiem Wam, że pierwszy raz będę próbować, jak to smakuje, czyli też likier o smaku panna cotta. To z kolei jest latte di mandorla, czyli taki syrop migdałowy, który miesza się z wodą i z lodem. Jak będę przygotowywała to przy okazji jakiegoś daily vloga, pokażę Wam, jak to się robi, a smakuje przepysznie. Dobra. Następne zakupy to oczywiście olej. Jeden z naszych ulubionych, jak jesteśmy we Włoszech, to staramy się go kupować. W Polsce niestety niedostępny. Bardzo dobra oliwa z oliwek. Tutaj mamy też kolejne opakowania i znowu bakłażany, ale już nie grillowane, już inaczej przygotowane. Kilka słoików tych bakłażanów i kilka słoików grzybków. Tak. Dobrze widzicie. Kupiłam też cocolino. Cocolino w wersji sandałowy zapach z czymś, jakieś takie, powiem Wam, bardzo fajne połączenie, bo oczywiście jak byliśmy w domu u Danieli, to ona robiła pranie i dodawała to cocolino jako płyn, właśnie ten zapach. Powiem Wam, że jak pierwszy raz Daniela zrobiła pranie, to ja nie mogłam się nadziwić, co tak pachnie. Tak bardzo spodobał mi się właśnie zapach tego nowego cocolino. I o ile się nie mylę, on chyba nie jest dostępny w Polsce, bo Daniela coś mówiła, że to jest jakieś nowe cocolino, które się pojawiło, więc mówię, dobra, biorę. I wiecie co, wzięłam ostatnią butelkę, a chciałam zapas zrobić sobie tego cocolino, niestety nie dało rady. Musiałabym jeździć po innych sklepach i jeszcze sprawdzać, gdzie można go kupić, ale już mówię, dobra, zabiorę tą jedną butelkę, spróbuję, rozejrzę się, czy u nas w Polsce też jest dostępna ta wersja. Teraz słuchajcie, przejdziemy sobie tutaj i mamy tak, San Bitter. To jest słynne włoskie aperitivo w takich buteleczkach bez alkoholu. Wygląda to troszeczkę jak miks Aperola i Campari i tak też smakuje. Zazwyczaj Włosi piją właśnie taki San Bitter przed jakimś posiłkiem. Widziałam również w wersji Aperola i w innych wersjach smakowych, ale powiem Wam, że ja najbardziej lubię ten tradycyjny San Bitter. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was kiedyś go próbował. Jeśli tak, to dajcie koniecznie znać. Dalej. Znowu mamy oliwę z oliwek i tym razem Valsoia. Polecała nam ją Daniela. Jeszcze tej oliwy nie próbowaliśmy, więc też zobaczymy, jak będzie nam smakowała. Oczywiście zapas kawy, nie mogło być inaczej. Nasze ulubione Kimbo, Macinato Fresco. Tutaj w takim dużym opakowaniu po 4 250 gramów. No i co? Makaron, moi drodzy. I teraz pewnie się zastanawiacie, po co kupiliśmy makaron? Szkoda, że nie ma tutaj Massimo, to by Wam powiedział po co. Zobaczcie, tu są jeszcze siaty z makaronem. Cztery rodzaje makaronu. Pierwszy, pasta mista 41. Makaron dostępny praktycznie tylko w Neapolu i w okolicach. To jest miks różnych tutaj makaronów. Zobaczcie, tak on wygląda. Nie pytajcie się mnie, czy on smakuje lepiej, czy nie, czy można sobie samemu stworzyć taki makaron. Ja na temat pasty, na temat makaronów wypowiadać się nie będę. To jest działka mojego Massimo. Skoro on twierdzi, że pasta mista jest dobra i tylko taka, no to bierzemy, no oczywiście. Więc mamy dobrych kilka zapasów, słuchajcie, opakowań właśnie tej pasty miste 41. Tutaj widzicie, mamy penne zitoni 30. Wyglądają jak tradycyjne penne, ale nie są, ponieważ są one gładkie. Następnie mamy lumakine 52, czyli zobaczcie, takie malutkie, dziwne, śmiesznie wyglądające, trochę jak to się mówi, nie skorupki, a może skorupki, jak muszle, o, jak muszle ślimaka, widzicie to?
Tak też się bardzo podobnie nazywają, Lumakine 52. I też mamy Canne Rossetti 24, czyli makaron, który jest taki dłuższy, mniej więcej wielkości penne, ale zobaczcie, inaczej cięty i on już jest karbowany. Także tak to wygląda. Hall, food hall, można powiedzieć. Rzeczy, które przywieźliśmy sobie z jedzenia. Proszę bardzo. Jeszcze nie rozpakowane w siatach tam zapasy makaronów. Część już w naszej komórce. Tak, moi drodzy. Proszę bardzo. Jedzenie z Włoch. No dobrze, to będzie tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy mieszany hall. Przynajmniej wiecie teraz, jak poszły nasze zakupy. Jak mogliście zauważyć, najwięcej jednak było zakupów spożywczych i zapasów, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że udało nam się w tym roku pojechać do Włoch samochodem, duży bagażnik, mogliśmy przywieźć naprawdę dużą ilość. Massimo się śmieje, że w naszej spiżarce mamy zapas jedzenia jak na wojnę. No ale co zrobić, słuchajcie, tak to jest. Myślę, że większość z Was jakby pojechała do Włoch samochodem albo do jakiegokolwiek innego kraju, to zawsze wykorzysta to, że mamy więcej miejsca, że możemy różne rzeczy przewieźć. No i my oczywiście też tak zrobiliśmy. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca tego dzisiejszego hola. No i co, trzymajcie się cieplutko, a my widzimy się w kolejnym filmie. I oczywiście następny będzie vlog z naszych wakacji. Buziaki, pa!